Cześć wszystkim! Dzisiaj zaczynamy świetnego vloga. A to dlaczego? Po pierwsze, jesteśmy przed naszą piękną pergolą firmy Santech, w której, poza tym, że będzie cała oszklona materiałami z Santecha, to na jednej ścianie, na tej ścianie, zrobimy piękne okno cienkoramowe marki Unifenster. A ze mną Maciej Spychała, przedstawiciel tej firmy na całą Polskę, główny dystrybutor. A my jako główny dystrybutor Macieja i Unifenstera na Wielkopolsce i innych jeszcze tutaj lokalnych, pobliskich województw. Mam nadzieję, że niedługo Was zaszczycimy piękną wystawkę. Jak myślisz, kiedy ona się powinna u nas pojawić po dzisiejszym pomiarze? 6 tygodni? Tak, myślę, że 6 tygodni będziemy to montować. Super by było, żeby tam możliwe, jak już się... nawet szybciej zrobić. Może na Zająca. To by było idealnie, także celujemy właśnie w Wielkanoc, żeby Was tutaj przywitać, bo okna są wyjątkowe i bardzo nam na nich tutaj zależy. Także, a później w drugiej części dnia lecimy do Sarbii i montujemy rolety Hosten Prime, produkt pokazowy, zupełnie nowy, który dostaliśmy na promocję wspólną. Rolety wyjątkowe, bo można je stosować natynkowo, podtynkowo oraz montować we wnętrze. Także miło nam, że będziemy mogli z Hostenem taką współpracę rozpocząć i Wam to przedstawić. Dodatkowo jeszcze kilka materiałów pobocznych na vloga, także obserwujcie dzisiejszy odcinek, bo będzie ciekawy. Słuchajcie, 1 marca, także kurde, wiosna się zbliża, apteka musi być otwarta. Witamy. Budzyń. Matkiem trafiliśmy do budzynia, a nasi chłopacy, ekipa walka montażowa demontuje dzisiaj, wymienia drzwi w aptece. Ciekawostka, bo wymieniamy drzwi, które są wkomponowane w taką małą fasadę z PCV, czyli kompleks okien i drzwi. Wywalamy tylko drzwi i wstawiamy tylko nowe drzwi, także ekonomicznie działamy, żeby klienci mogli mieć super wejście w tym miejscu. Dobra. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce naszej głównej destynacji, czyli jesteśmy w siedzibie firmy Viral i za chwilę, jak chłopaki skończą przerabiać jedną roletę, to zaczynamy. Montaż rolet Hosten Prime, czyli coś zupełnie ciekawego, coś nowego, coś innego w dwóch opcjach sterowania. Tak naprawdę miało być w czterech, ale będzie prawdopodobnie w trzech. Na pewno będzie radiowe, elektryczne radiowe. Zrobimy dwa elektryczne radiowe, jeden sznurek i mam nadzieję, że jeden pasek się uda też zrobić. No i to w sumie wszystko. Także fajny kolor, ciemny brąz do orzecha. Zobaczymy, jak to pasuje na naszym tutaj starszym domu, gdzie będziemy mogli pokazywać wszystkim, jak to powinno być montowane i jak to powinno być zrobione. Także czekajcie na nagrywki z montażu. Prowadnice Hosten może być natynkowa, podtynkowa i montowana we wnętrze. Zobaczcie tą puszkę. Bardzo fajna puszka, Michał. Nie wiem, czy wiesz, lekko obła. I jak na przykład mamy teraz natynkowo, to woda nie będzie stała, tylko będzie ściekała. I po drugie, klapa rewizyjna od dołu. Czyli nie trzeba całego ściągać, tylko rewizja jest od dołu i możemy ją równie dobrze zatynkować, jak Bubendorfa. Coś ciekawego, coś innego, coś nowego. U naszej babci będzie niedługo śmigać na pilota. Chodźmy. Także wszystko przed nami stoi otworem. No chyba pasuje. Także pod tym względem budowy skrzynki naprawdę same plusy, zero minusów. Słuchajcie, niestety Michał i Rafał nas zaskoczyli i pospieszyli się, dlatego materiał szkoleniowy będziemy nagrywać przy drugiej rolecie, ale wtedy już nie odpuścimy, nie damy się załatwić mamie, która nas wzięła na drugie śniadanie i na kawkę. Także na chwilę obecną zobaczcie sobie, jak już wygląda zawieszona. Michał teraz robi przewiert pod kabel, ale kształt i kolor idealnie pasowuje się w ten budynek. Zwróćcie sobie uwagę. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, Michał, dawaj, dawaj! Nie poddawaj się! Słuchajcie, prace przebiegają nad wyraz szybko. Michał, sprawny montażysta, najlepszy w Polsce, jak ja to podkreślam, razem z Bartkiem Egzekwo, daje radę, zaskoczył nas. Ale mówiłem, to już mówiłem wcześniej też, nie damy się drugi raz, ale mamy już kabel w środku, roleta wisi, Rafał zaraz zdejmie tak naprawdę folię, podłączamy ją i babcia będzie mogła opuszczać. Tak jak powiedziałem, 10 razy dziennie w dół i w górę, żeby testować silnik, czy da radę. Także Mobilus, szykuj się, przetestujemy Twoje silniki. Na apetyt.
powiem wam, że aż nie mogę się doczekać, kiedy ona już zadziała, kiedy Michał podłączy i będziemy ją sobie ładnie sterować. Piękna rzecz. Mamy tutaj przykład rolety zewnętrznej tynkowej sterowanej na sznurek. Michał na początek wymierzył sobie dokładnie, w którym miejscu przychodzi sznurek. Zobaczcie sobie właśnie, jak ta roleta przychodzi, tak? Czyli roleta, tak jak teraz leży, ona będzie tak zamocowana do ściany i ona z tej strony na dole ma wyjście sznurka. Michał sobie idealnie odmierzył i zwróćcie uwagę u góry, w tamtym miejscu, gdzie sznurek wychodzi, jest robiony od razu przewiert. Od tego się zaczyna. To jest najtrudniejsze zadanie w montażu rolet zewnętrznych. Duży przewiert. Jak będzie przewiert zrobiony, to wtedy ją montujemy i przepuszczamy całe sterowanie. Roleta druga. Teraz ta roleta będzie wisieć. Zobaczcie taką ciekawostkę. Przy przewiercie na sznurek czy na kabel nie mamy problemu, bo stosujemy małe wiertła, bo kable i sznurki są wąskie, ale pasek, gdzie jest potrzebny, proszę Michał, wybierz sobie, do paska zamiast sprężyny jest potrzebna rurka, bo pasek jeszcze łatwiej się przeciera i jest szerszy, tak go widać tutaj, tak? Także do takiego paska jest potrzebna rurka i ta rurka musi przejść przez ścianę, a żeby rurka przeszła przez ścianę, potrzeba stosować kilka różnych wierteł. Zobaczcie sobie. I stosujemy od najmniejszego przez trochę większe i na końcu największe, żeby też łatwiej nam się wierciło i żeby nie rozwalić połowy ściany w środku. Piękny przewiert w jednym miejscu. Lejek. Opalarką po co? I z której strony on będzie? Od wewnętrznej czy od zewnętrznej? Od zewnętrznej strony. Od zewnętrznej, żeby? Żeby pasek ładnie ślizgał się. Ślizg robimy tak naprawdę, żeby pasek, to co mówiłem wcześniej, też się nie przecierał, żeby po prostu nie miał ostrego kąta, tak? Zobaczcie teraz, Michał idealnym przewiertem trafił i wpuszcza właśnie rurkę do środka. Pięknie! I płytka nie pękła. Takie wiertło lepiej będzie pracowało w pudze, czy lepiej by było w płytce? Czy one w pudze za bardzo tej płytki nie... Będzie trzymało. Ale mele. Jeszcze ją wyciągnij, no. O, widzisz? No i teraz... Mamy sukces! Sukces dzisiejszego dnia! Mamy zamontowane 4 rolety zewnętrzne marki Hosten Prime w kolorze jasny brąz, RAL 8014. 4 z różnymi sposobami sterowania. Pierwsza na sznurek, druga na silnik elektryczny, na sterowanie pilotem radiowo, ręczna na pasek i znowu elektryczna na tego samego pilota. Ta jako jedyna jest troszeczkę szersza, ma około 2 metry, tamte około 1,5 metra, 1,30 m, 1,40 m. Także bardzo dziękuję firmie Hosten za zaufanie, za przekazanie tych pięknych rolet jako ekspozycyjne i mam nadzieję, że wam, moi drodzy widzowie, się bardzo spodobają, tak jak mi. Naprawdę są wyjątkowe. Mają 3 główne zalety. Pierwsze, obłapuszka, dzięki której woda nie będzie zostawać u góry, tylko będzie spływać. Druga rzecz, wielofunkcyjność, przez co mogą być montowane natynkowo, wewnętrze lub podtynkowo. No i trzecia, klapa rewizyjna, która jest tylko i wyłącznie od spodu. Czyli w tym miejscu nie trzeba zajmować całej puszki praktycznie, tak jak w wypadku rolet natynkowych, normalnych. Także ja już dziękuję za ten odcinek wam wszystkim i zamykam naszą ostatnią, największą roletę marki Hosten na domu sołtysa w Sarbii.